Hejcie, siemano, z tej strony Makler Games. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie kowrujemy najnowsze informacje na temat Battle Royale. Tak jest, dzisiaj właśnie w tym filmie wam udowodnię, że Battle Royale istnieje na 100%. Mamy tutaj dowody, chociażby hinty tak zwane od deweloperów, czy mamy nawet zewnętrzne plotki i tak dalej, leaky, zdjęcia na internecie. Sporo, naprawdę dużo rzeczy do kowerowania. Także bez żadnego przedłużania przechodzimy. Zanim przejdziemy, mamy trzech nowych subskrybentów. Chciałem wam w ogóle podziękować za wszelki wczorajszy support, naprawdę. Wybaczcie, że film trwał tak długo, lecz było tak dużo informacji do coverowania w tym update'cie, że po prostu krócej tego się nie dało zrobić i jeszcze nawet zostało trochę tych informacji. Tak czy inaczej, mamy trzech nowych subskrybentów, chciałem ich szybko pozdrowić. Między innymi Dave Darrell, bardzo dziękuję tej osobie. Kolejna osoba, David11, także bardzo dziękuję za subskrypcję. Oraz ostatnia osoba, trzecia, Logo111, więc bardzo dziękuję tej osobie za subskrypcję. Co wy macie z tymi jedynkami? 1, 1, 11, kurde, co 11? O co tutaj chodzi? Tak szczerze, dzięki, jedynki są spoko. Zaczynamy z dzisiejszym filmem o Battle Royale. A może zacznijmy, powiedzmy, od tej grubszej strony, tej bardziej widocznej. I od razu powiem, bo ponieważ tutaj dużo ludzi, dużo różnych, powiedzmy, tych ludzi, którzy nie wiedzą, o czym tak naprawdę mówią: o, patrzcie, to jest trailer do Battle Royale. To nie, 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 to nie jest żaden trailer do Battle Royale, to jest kontynuacja fabuły w Modern Warfare, jaki sezon pierwszy miał, jakby, wiecie, tą cutscenkę wstępną o fabule, co się dzieje i tak dalej. I teraz i mamy także właśnie ten trailer, który sobie właśnie po szczegółach umówimy. I w ogóle wysłuchajcie tych dialogów, ponieważ te dialogi naprawdę nam bardzo dużo mówią. Zresztą, jak widać, mamy żołnierzy, którzy właśnie wchodzą do budynku i jeden z tych żołnierzy zostaje zastrzelony i oni oczywiście odpowiadają ogniem, zabijają tego drugiego żołnierza i co mówią? Gaz się zbliża, musimy się ewakuować. Już. Oczywiście w polskim to tak dziwnie brzmi, lecz jakbyś to przenoczył na angielski, a raczej byś widział tą scenkę w angielskim, tą scenę, to naprawdę to tak porządnie brzmi. Gas is closing in. We have to exit now, czyli ten właśnie dialog zazwyczaj jest odtwarzany w Battle Royale, czy to w Blackoutie, get to the safety, czyli idź do zonu, idź do bezpiecznej strefy i tak dalej. Wiecie, to jest właśnie ten cały dialog w Battle Royale, on zawsze występuje i to jest naprawdę duży hint od deweloperów właśnie, co tutaj się dzieje. Patrząc ze strony fabuły Modern Warfare, jak pamiętacie, na Crashu wystąpił wybuch gazu. Pamiętacie, dostaliśmy Crash, mapę, mieliśmy kasenkę z Marą oraz Nikto, tym razem mamy Ghosta, prawda? I co tutaj się dzieje tak naprawdę na tej kascence? Widzimy, jak cały Verdansk zostanie otoczony gazem. I to fabularnie ma w sumie sens pod wpływem tego, że otrzymamy Battle Royale, ponieważ ta sama kascenka pokazuje. Po chwili, gdy oczywiście żołnierz zostanie zastrzelony, mamy Ghosta, który schodzi i mówi to: Price, mamy problem. W Verdańsku strzelają do swoich. Musimy odkryć dlaczego. No, ja na to bym miał taką odpowiedź, że w sumie jest ona słaba, ale każdy się próbuje ratować, prawda? Ponieważ Verdańsk jest cały otoczony gazem przez tych terrorystów Alcatala, prawda? I każdy próbuje się ratować, każdy próbuje uciec do wyjścia i dlatego właśnie każdy się próbuje ratować za wszelką cenę, wiecie. To jest taki, powiedzmy, symptom survivalu człowieka. Nie wiem, mamy apokalipsę zombie, każdy próbuje się ratować, choćby za wszelką cenę by ją zabijać. To jest coś w tym stylu, przynajmniej ja to tak rozumiem, że właśnie dlatego strzelają do swoich. Przynajmniej tutaj mamy właśnie dialog od Ghosta. Price, mamy problem. W Verdańsku strzelają do swoich. Musimy odkryć dlaczego. I tutaj wyślij mi ludzi, którym mogę zaufać. Ghost, bez odbioru. No i to jest ogólnie koniec dialogów. I jeszcze do tego mamy ogromną kasynkę tak naprawdę, która nam pokazuje całą mapę Battle Royale. Cały właśnie gaz otaczający Verdańsk, plus do tego mamy samolot, który wyrzuca czterech ludzi, czterech żołnierzów skaczących. A jak wiecie, czterech. Gdzie mamy czterech ludzi? Zazwyczaj w Battle Royale, prawda? H1Z1, nie wiem, PUBG ma czterech ludzi, Blackout ma czterech ludzi, może Apex i kilka innych Battle Royale'ów ma trzech w składzie, lecz zazwyczaj są to cztery osoby, jakby chociażby Spec Ops, czy mamy cztery osoby, zazwyczaj czterokopowe. Jakby doświadczenia są najlepsze, prawda? 4 do 5, zależnie jaka to gra, ale w Battle Royale zawsze to, powiedzmy, było standardowa liczba 4. No i to tak naprawdę nam pokazuje wyraźnie Infinite War, że mamy samolot, mamy graczy skaczących z właśnie samolotu czterech lądujących na spadochronach, więc tutaj jakby zbyt dużo nie mam co mówić. Battle Royale jest potwierdzony i to jest, powiedzmy, jeden z większych dowodów. Mamy o wiele więcej dowodów, które tak naprawdę wskazują, że Battle Royale nadchodzi. Kolejny dowód, który tak naprawdę wskazuje, że Battle Royale nadchodzi do gry lub jakiś inny tryb, ponieważ powiedzmy szczerze, nie jesteśmy, powiedzmy, 100% pewni, lecz tak naprawdę jesteśmy, prawda? Tylko właśnie jest jedna wątpliwość, że to nie zostało potwierdzone, ponieważ chociażby z tą kolumną, jak widzicie, mam piątą nową kolumnę dodaną poprzez Infinite War
Infinite World i no tak naprawdę mamy tak, kampanię, zawsze mieliśmy multiplayer, Spec Ops i Store, nie? Sklep. I jak widzicie mam piątą kolumnę i co to by miało oznaczać? Battle Royale, więc no, tutaj nie ma nic dużo do gadania. Szczególnie, że dodali tą kolumnę i nic o niej nie mówią, dosłownie milczą, cicho i tyle, więc kolejny dowód. Kolejny dowód tak naprawdę, zdjęcia dwa, które wyciekły w ogóle w internecie, zresztą ja mam tutaj je wyświetlę. Sporo osób się boi wyświetlać te zdjęcia, ponieważ one jakby są usuwane na internecie i tak dalej, więc tak naprawdę kolejny dowód poprzez to, że oni jakby mówią, o, te zdjęcia są prawdziwe, musimy je usunąć, prawda, ponieważ sporo tutaj ludzi na YouTubie i tak dalej dostało copyright strike na filmach, czyli te, powiedzmy, to są prawa autorskie ich, ponieważ ich jakby to jest rzecz, która nie powinna w ogóle być oficjalnie pokazana, więc jeszcze bardziej udowadniają, że to jest prawdziwe, ponieważ gdyby to nie było ich, by tych zdjęć nie usuwali, prawda, z sieci wszędzie i tak dalej, więc mamy dwa zdjęcia, jak widzicie, ludzie generalnie mają takie sposoby, żeby się zgliczować do tego menu i właśnie, jak widzicie, mamy Warzone, podobno ten tryb się ma nazywać Warzone, więc mamy całe menu, które nam przedstawia trzech żołnierzy, nie wiem czemu trzech, może dlatego, że trzech znajomych się przegliczowało do tego menu, no i tak naprawdę mamy cały tutaj menu i mamy Edit Drop Kits, czyli edytuj drop kity, czyli na, wiecie, wszystkie związane rzeczy z Battle Royale, zanim skoczysz, wiecie, swój zestaw typu spadochrony, wygląd i tak dalej. Głupie to było, gdyby się oczywiście mógł, wiecie, edytować broni i skakać razem z brońmi, raczej bronię będziesz musiał i lud znaleźć na ziemi, prawda? Podstawa Battle Royale, więc... ale no, to jest naprawdę duże potwierdzenie, duży dowód, że to jest Battle Royale. Kolejna ogromna informacja. I szczerze bałem się wyświetlać te zdjęcie, lecz jakby mój kanał jest mały i tak naprawdę dużo nie znaczy, lecz te zdjęcie było na wielu platformach udostępniane typu Facebook, typu Twitter i tak dalej. I jak wiecie, jak jedna osoba dostanie te zdjęcie, kolejne udostępni, kolejne trzy udostępnią, te trzy też udostępnią i kolejne 50 tysięcy udostępni i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc tak naprawdę te zdjęcie zostało już wszędzie, jakby wiecie, rozprzestrzeniło się jak wirus, więc... ale co jeszcze bardzo ciekawe właśnie, czy na Twitterze, czy na Facebooku, te zdjęcie jest wszędzie usuwane poprzez Activision, wszędzie ci tylko mogą, więc oni jeszcze bardziej, jak już mówiłem, potwierdzają, usuwają te zdjęcie. Jakby moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem by było po prostu zostawienie tego zdjęcia, aby ludzie się myśleli, czy to jest prawdziwe, czy to jest fake, czy to jest, wiecie, jakiś fanmade zrobiony w Paint Shopie, jakimś, wiecie, takim edytorskim programie. Nie, to jest prawdziwe, ponieważ oni jeszcze bardziej to potwierdzają, że Call of Duty Warzone jest to nowy Battle Royale, który nie wiadomo, czy będzie taką miał nazwę, ponieważ oni zawsze mogą zmienić specjalnie, żebyśmy potem my byli niby w błędzie, o, to było nieprawdziwe, prawda, mogą tak zrobić. Więc to jest dużo na temat tego spekulacji, tego zdjęcia w ogóle, że mamy Ghosta, mamy właśnie żołnierzy stojących na tym gruzowisku, jak widzicie, helikopter i tak dalej, więc no tak naprawdę, jak już mówiłem, Battle Royale jest praktycznie potwierdzony i oni jeszcze bardziej to udowadniają, usuwając te zdjęcia wszędzie. Wiele oczywiście też youtuberów dostało tak zwany copyright strike, czyli poprzez to, że właśnie to jest własność Activision, to oni to właśnie usuwają, ponieważ jest to ich, jeszcze nie publiczne i naprawdę jakby ludzie mają z tym ogromne problemy, jeżeli pokazują to w filmach i tak dalej. Nawet dochodzi do usuwania filmów, więc no, ja to powiedzmy tutaj pokazuję na własną odpowiedzialność, ale jak już mówię, mój kanał jest zbyt mały, aby tutaj coś, cokolwiek sięgnąć, więc... Więc jak widzicie, wszystkie te informacje wskazują na to, że Battle Royale dochodzi i strzelam, że podczas sezonu, lecz nie teraz, nie na start, ponieważ jak wiecie, to by trochę zakryło ten cały content, który wyszedł, więc... Sezon trwa 55 dni, prawda? Maksymalnie, najpóźniej bym mógł wyjść pod koniec sezonu drugiego lub na start trzeciego. Chociaż to nie ma sens, prawda? Ponieważ kasenka, jak widzicie, pokazuje nam, powiedzmy, teraźniejszy czas, co się dzieje w Call of Duty, więc powiedzmy, trzeci sezon będzie miał swoją kasenkę, prawda? Więc strzelam, że Battle Royale wyjdzie w ciągu tych 55 dni, ponieważ sezon trzeci rozpoczyna się za 55 dni, czyli niecałe tam 2 miesiące, no co, to będzie jakiś chyba kwiecień, początek kwietnia, prawda, więc strzelamy, że to będzie 2 tygodnie odstęp czasu, 3 tygodnie, maksymalnie miesiąc od teraz Battle Royale będzie w grze jako podobno darmowy, osobny tryb, który będzie oczywiście osobną aplikacją, no i także aplikacją w Modern Warfare, która będzie odtwarzana, więc to są oczywiście wszystko plotki i tak dalej, lecz wciąż jest, powiedzmy, w pewnym sensie potwierdzony nawet poprzez deweloperów, więc to są wszystkie informacje, które chciałem wam dzisiaj przekazać, więc dzięki za oglądanie, oczywiście subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymywać tego typu filmy, czyli najnowsze informacje w Call of Duty Modern Warfare z innych źródeł w gamingu, w sieci i tak dalej, więc jeśli coś z tego się zainteresuje, polecam po zostaniu. No i jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapę w górę, naprawdę bardzo mi dobrze pomożesz, a tobie zajmie 1 sekundę i mi wynagradza spędzony czas na zrobienie tego filmu, więc dzięki za oglądanie, no i co, do usłyszenia w kolejnych. Na razie, Maker out.
strzelają do swoich. Musimy odkryć dlaczego.